No dobra, słuchaj uważnie, mój drogi przyjacielu. Sprawa wygląda tak. Aby wykraść diament, musisz najpierw udać się na odległą wyspę. Nie znajdziesz jej na żadnej mapie, a zwykli ludzie mają tam zakaz wstępu. Brylant jest ukryty w samym sercu wyspy, głęboko w bardzo dobrze strzeżonym bunkrze. Nie da się tam wejść przez bramę główną. Masz jednak szczęście, bo na wyspie znajduje się też tajne więzienie. Możesz do niego trafić jako skazaniec, a następnie uciec podziemnym tunelem. Doprowadzi cię on do bunkra, gdzie zdobędziesz diament. Na całą operację masz bardzo mało czasu. Po skończonej misji na południu wyspy będzie czekała na ciebie łódź. Nie popełnij błędu i trzymaj się planu, a nie powinno być żadnych problemów. Łapiesz? No dobra, zaczynamy. Wraz z innymi więźniami wsiadacie do helikoptera i lecicie na wyspę. Jesteś zakuty w kajdanki. W pewnym momencie śmigłowiec wpada w turbulencję. Pilot oznajmia, że spadacie, zakłada więc spadochron i wyskakuje z maszyny. Rozglądasz się dookoła, próbując znaleźć jakieś rozwiązanie. Szybka, w kabinie dostrzegasz kluczyki do kajdanek. Oswobadzasz się, pozostali więźniowie proszą, żebyś ich też rozkuł. Tylko uważaj, to niebezpieczni ludzie. Wszyscy trzej mężczyźni twierdzą, że wiedzą, jak lata się takimi maszynami. Komu uwierzysz? Ten facet ma na nodze tatuaż z helikopterem. Kto wie, może faktycznie jest dobrym pilotem. Ściągasz mu kajdanki, a on oznajmia, że skłamał. Żaden z więźniów nie wie, jak pilotować śmigłowiec. Został tylko jeden spadochron, skazaniec cię popycha, bierze go i wyskakuje ze spadającego helikoptera. Postanawiasz uwolnić pozostałych więźniów. Co teraz? A. Wyskakujesz bez spadochronu. B. Próbujesz samodzielnie posadzić maszynę. Pilot opuścił śmigłowiec, ponieważ lądowanie było niemożliwe, a więc tobie też się nie uda. Musisz wyskoczyć. Lecieliście nad oceanem, pamiętasz? Poza tym helikopter spada, więc wcale nie jest tak wysoko. Wlatujesz do wody i płyniesz w kierunku brzegu. Nagle zauważasz płetwę rekina. Potwór się zbliża. Co robisz? A. Jak najszybciej płyniesz do brzegu. B. Nieruchomo dryfujesz na wodzie. C. Nurkujesz i zaczynasz machać rękoma, żeby przestraszyć rekina. Musisz się zatrzymać. Jeśli rzucisz się do ucieczki, drapieżnik zacznie cię gonić. Bierz głębokie wdechy i staraj się nie wykonywać żadnych zbędnych ruchów. Rekin wkrótce odpłynie, ale jeśli cię zaatakuje, będziesz musiał się bronić. Skrzela i oczy to jego słabe punkty. Na szczęście tym razem odpuszcza, a ty bezpiecznie wychodzisz na brzeg. Strażnicy wyspy wybiegają z dżungli. Jeden z więźniów, który był z tobą w helikopterze, ukrył się w krzakach i cię przywołuje. Dokąd pójdziesz? Pozwól się pojmać i zabrać do więzienia. Nie zapominaj o celu swojej misji. Ubierają cię w żółtą koszulę i wprowadzają do środka. Pełno tu niebezpiecznych typów. Zasiadasz do obiadu. Przed tobą siedzi troje skazańców. Jeden z nich zamierza uciec. Który? Mężczyzna z książką używa metalowego pilnika jako zakładki. On też będzie próbował dziś zwiać. Podziemny tunel łączący więzienie z bunkrem znajduje się pod pralnią. Musisz wydostać się z celi i jakoś tam dotrzeć. Aby wykonać to zadanie, trzeba zdobyć metalowy pilnik i sforsować zamek. Wszyscy wychodzą na spacerniak. Obserwujesz mężczyznę, który ma pilnik w książce. Siedzi na ławce i chowa ją pod siedziskiem. Musisz odwrócić jego uwagę i zdobyć to, czego potrzebujesz. Możesz użyć w tym celu piłki do kosza, hantli lub kartę do gry. Co zrobisz?
Możesz co prawda zaproponować mu wspólny trening lub grę w karty, ale trudno ci będzie uniknąć jego spojrzenia. Zacznij grać w koszykówkę i wyrzuć daleko piłkę. Skazaniec za nią popędzi, a ty w międzyczasie zabierzesz mu książkę. Udało ci się ją zdobyć, ale w środku nie było już pilnika. Znalazłeś za to trochę pieniędzy. Najwidoczniej mężczyzna sprzedał narzędzie innemu więźniowi. Wkładasz forsę do kieszeni i rozglądasz się po spacerniaku. Który ze skazańców może mieć teraz metalowy pilnik? Ten facet naciąga rękaw w koszuli. Wygląda na to, że schował tam narzędzie. Już masz do niego podejście, ale w tym samym momencie jeden z więźniów wszczyna bójkę. Strażnicy próbują zapobiec awanturze. W chaosie obrywasz w głowę i tracisz przytomność. Budzisz się w skrzydle szpitalnym. O nie, zostało ci bardzo mało czasu. Drzwi są zamknięte na klucz. Dookoła pałętają się strażnicy. Jak dostaniesz się do pralni? W kącie stoi wielki wózek z brudnym praniem. Schowaj się w nim, a ktoś nieświadomie zabierze cię na miejsce. Schowałeś się w brudnych prześcieradłach. Niedługo później sprzątacz zjawia się po wózek i wiezie cię tam, gdzie trzeba. Ładuje pościel do pralki i nagle cię zauważa. Zaraz zacznie krzyczeć i wezwie strażników. Co robisz? Masz pieniądze, pamiętasz? Możesz kupić jego milczenie. Przesuwasz jedną z pralek i znajdujesz pod nią właz. Wchodzisz do tunelu. Jest tu zimno, mokro i ciemno. Wreszcie trafiasz do małego pomieszczenia. Nie ma w nim okien ani drzwi, tylko murowane z cegieł ściany. Co robisz? Nie możesz zawrócić. Wydaje się, że jedna cegła nieco wystaje. Spróbuj ją wcisnąć. Udało się! Przekraczasz próg sekretnych drzwi. Schodzisz na dół, a tam czekają na ciebie kolejne żelazne wrota. Obok leży butla z tlenem i maska. Otwierasz bramę i trafiasz do powietrznej śluzy między jednym a drugim pomieszczeniem. Drzwi za tobą się zamykają, tlen zostaje wypompowany. Nie możesz oddychać, więc wkładasz maskę. Otwierają się drugie żelazne drzwi i wchodzisz do środka. Przed tobą trzy tunele. W pierwszym latają siekiery, piły tarczowe i inne ostre narzędzia. W drugim migoczą elektryczne wyładowania. W trzecim przejściu płonie ogień. Jedna z pułapek jest tylko iluzją. Który tunel wybierzesz? W pomieszczeniu nie ma tlenu, co oznacza, że nie może w nim płonąć ogień. To tylko hologram. Idziesz dalej i trafiasz do ciemnego pomieszczenia. Jest tu tak ciemno, że nie widzisz, co znajduje się w środku. Czujesz, że to właśnie tu ukryty jest diament. Chwileczkę, no co chodzi z tym diamentem? Kto zlecił ci tę misję? Co ty tu robisz? Co się dzieje? W tej sekundzie popycha cię jakaś niewidzialna siła. Wkraczasz w czarną otchłań i spadasz. Dryfujesz w kosmicznej przestrzeni, jest zimno i strasznie. W tym bezkresnym wszechświecie czujesz się maleńki niczym mrówka. Nagle dostrzegasz jakieś światełko. Czy to gwiazda? A może asteroida? Blask rozświetla czarną przestrzeń wokół. Dobra robota, słyszysz donośny głos. Wyciągasz rękę i dotykasz światła. W tym momencie zaczynasz z zawrotną prędkością szybować, przebierając przestrzeń i czas. Spadasz bardzo szybko i lądujesz w brudnym pokoju. Przestraszony wstajesz i otwierasz drzwi. Ach, słoneczko! Wreszcie wydostajesz się z bunkra i trafiasz na wyspę. Stajesz na rozwidleniu. Jedna ścieżka wiedzie na południe, a druga na północ. Którą wybierasz? Łódź miała czekać na południu wyspy, pamiętasz?
idziesz przez dżunglę i znajdujesz stary samochód. Odpalasz silnik, a ze schowka wyciągasz odtwarze MP3 i słuchawki. Jedziesz słuchając muzyki, kiedy nagle uświadamiasz sobie, że hamulce nie działają. Przed tobą rozpościerają się trzy drogi. Na końcu jednej z nich stoi mur. Druga droga prowadzi na bagna. Trzecia biegnie w kierunku wysokich wzgórz zakończonych strobym urwiskiem. Którą z nich pojedziesz? Nie ma czasu do stracenia. Puść nogę z gazu i podjedź pod górę. Samochód zacznie zwalniać i w pewnym momencie będziesz mógł wysiąść. Idziesz dalej przez dżunglę i wreszcie trafiasz na brzeg. Na piasku stoi stara motorówka. Spychasz ją do wody, uruchamiasz silnik i wskakujesz do środka. Po pewnym czasie twoim oczom ukazują się skały i rozbite o nie wraki statków. Zwalniasz i słyszysz dobiegający stamtąd piękny śpiew. Nie możesz mu się oprzeć, przez co za chwilę się rozbijesz. Nic nie jestem w stanie tego powstrzymać. Co robisz? Masz przy sobie MP3 znalezioną w samochodzie. Wkładasz słuchawki, puszczasz jakiś odlotowy kawałek i odpływasz. Kierujesz się ku zachodzącemu słońcu, gdzie czekają na ciebie nowe przygody. A teraz sprawdźmy, jak ci poszło. Od 0 do 3 punktów. Chyba powinieneś darować sobie niebezpieczne przygody. Może i uda ci się przejść pierwsze sprawdziany, ale raczej odpadniesz przy kolejnych próbach. Od 4 do 7 punktów. To całkiem niezły wynik, ale widać, że brakuje ci pewności siebie. W ekstremalnych sytuacjach wpadasz w panikę, a panika to największy wróg poszukiwacza przygód. Od 8 do 11 punktów. Nie boisz się niebezpieczeństw, pewny siebie, kroczysz naprzód. Musisz jednak popracować nieco nad spostrzegawczością i logicznym myśleniem, aby wykaraskać się z każdej opresji. Od 12 do 14 punktów jesteś prawdziwym poszukiwaczem przygód. Nie dość, że radzisz sobie z trudnymi wyzwaniami, to potrafisz jeszcze przetrwać w dziwnych okolicznościach, które innych ludzi doprowadziłyby do szaleństwa. Czy jesteś gotowy na nową detektywistyczną przygodę? W takim razie zapnij pasy i ruszamy. Maria spacerowała po parku i zauważyła głodnego kotka. Kobieta postanowiła podzielić się ze zwierzakiem swoją przekąską. Niestety, między nią a kotkiem był strumień. Maria przykucnęła, aby zwrócić uwagę kota i pokazała mu jedzenie. Zwierzę błyskawicznie znalazło się obok niej. Nad strumieniem nie było mostku, a mimo to kot nie był mokry. Jak to jest możliwe? Działo się to w zimie, więc strumień był zamarznięty. Na pewnym jeziorze rosną skupiska lilii wodnych. Każdego dnia obszar zarośnięty kwiatami podwaja swój rozmiar. Jeśli potrzeba 48 dni, aby lilie pokryły całe jezioro, to w ciągu jakiego czasu zajmą połowę wodnej tafli? Skupisko lilii podwaja swój rozmiar każdego dnia, tak więc 47 dnia będzie o połowę mniejszy niż dzień później. Karol był głodny. Znalazł miłą knajpkę, która serwowała burgery i kupił sobie jednego. Po tym jak kelner przyniósł mu jego zamówienie, Karol poszedł do łazienki, aby umyć ręce, ale kiedy wrócił, jego burger zniknął. Mężczyzna rozejrzał się po barze i zrozumiał, kto zabrał jego lunch. A ty już to wiesz? To ta młoda kobieta, obok której siedzi węszący uważnie pies. Gdyby po prostu piła kawę, a udaje, że to robi, pies nie byłby nią tak zainteresowany. Spójrz na tych dwóch facetów. Jeden jest duży i krzepki, a drugi niski i szczupły. Siedzą w kawiarni i piją identyczne napoje. Ten niższy wypija jednym haustem zawartość szklanki i wychodzi. Drugi mężczyzna sączy napój powoli. Nagle upada na podłogę i zostaje zabrany do szpitala. Czy potrafisz wyjaśnić, dlaczego tak się stało, skoro obydwaj pili takie same napoje?
szklankach znajdowały się zatrute kostki lodu. Mężczyzna, który rozkoszował się swoim drinkiem, dał kostkom czas na roztopienie się i uwolnienie trucizny. Natomiast drugi facet wypił napój zbyt szybko, żeby to się stało. Pewien arabski szejk powiedział swoim dwóm synom, że muszą ścigać się na wielbłądach do odległego miasta, aby zobaczyć, kto odziedziczy jego majątek. Wygra ten, którego wielbłąd dotrze ostatni. Po kilku dniach bezcelowej wędrówki bracia poprosili o radę mędrca. Po wysłuchaniu tego, co miał do powiedzenia, wskoczyli na wielbłądy i pognali do miasta tak szybko, jak tylko mogli. Co im powiedział mędrzec? Poradził im, żeby zamienili się wielbłądami. Spójrz na tych dwóch facetów. Mają na sobie podobne ubrania. Obaj trzymają kubki z kawą i ogólnie wydają się być całkiem zwyczajni. Ale jeden z nich to wilkołak w przebraniu. Jak sądzisz, który? Spójrz na faceta po prawej. Na brzegu jego filiżanki są dziwne ślady. Czyżby pozostawione przez kły? Ponadto jego źrenice są nieco wydłużone, a na plastikowej torbie, którą trzyma, jest wzór odcisku łapy. Czyżby to był specjalny sklep dla wilkołaków? Wkurzony podróżny poinformował pracowników lotniska, że zawartość jego bagażu zniknęła. Kiedy odebrałem moją walizkę, była pusta. Chcę, żebyście zrekompensowali mi to, co straciłem. Po sprawdzeniu informacji pasażera, ochrona lotniska stwierdziła, że rzeczywiście wyjechał on z Londynu z ciężką walizką, a teraz jego torba jest pusta, choć nieco mokra. Cała sytuacja była podejrzana. Czy można się domyślić, co się stało? Pasażer wyjechał z Londynu z walizką pełną lodu. Podczas lotu lód się rozpuścił, a mężczyzna zażądał odszkodowania za utracone rzeczy. Mateusz kupił nowy smartfon i etui na telefon. Zapłacił w sumie $510. Gadżet kosztował o $5 więcej niż etui. Ile Mateusz zapłacił za telefon? Zapłacił $505. Ostatniej nocy podczas pełni księżyca w mieście zniknęło kilka osób. Miejscowi uważają, że porywaczem był wilkołak, a ciebie poproszono o zbadanie tej sprawy. Jest trzech podejrzanych: Jacek, Łukasz i Lucek. Wszyscy jednak mają alibi. Jacek spacerował ze swoją dziewczyną w pobliżu rzeki. Łukasz wybierał dla siebie srebrny pierścionek w centrum handlowym, a Lucek, który jest strażnikiem w muzeum, miał nocną zmianę w pracy. Który z chłopaków jest winny? Jacek spacerował na zewnątrz, gdy księżyc był w pełni i nie zamienił się w wilkołaka. Łukasz nie bał się założyć srebrnych pierścionków. Wilkołakiem i potencjalnym porywaczem jest Lucek. Asystent detektywa Brockiego, Janusz, spóźnił się do pracy. Po przyjściu opowiedział swojemu szefowi następującą historię. Jechałem autostradą, gdy zobaczyłem nieprzytomnego mężczyznę leżącego po lewej stronie drogi. Podniosłem go i zabrałem do najbliższego szpitala. Gdy odzyskał przytomność, powiedział mi, że został wypchnięty z jadącego pojazdu, ale jego torba ze wszystkimi pieniędzmi i dokumentami została w samochodzie. Jednak detektyw powiedział Januszowi, że mężczyzna go okłamał. Dlaczego tak stwierdził? Gdyby mężczyzna rzeczywiście został wypchnięty z samochodu, leżałby na prawym, a nie lewym poboczu. Bandyci złapali trzech mężczyzn i zamknęli ich w piwnicy, która miała tylko jedno okno wysoko nad podłogą. Mężczyźni zdecydowali, że przynajmniej jeden z nich musi uciec i poinformować policję. Stanęli sobie na ramionach, ale ten na górze wciąż nie mógł dosięgnąć okna. Wtedy jednak coś wymyślili i jednemu z nich udało się uciec. Czy potrafisz odgadnąć, co zrobili? Najwyższy z nich stanął na szczycie piramidy, a ponieważ proporcjonalnie ten człowiek miał też dłuższe ramiona, udało mu się dosięgnąć okna. Znajdujesz się w pomieszczeniu bez okien. Z pomieszczenia prowadzi troje drzwi. Nagle na dużym ekranie na ścianie widzisz napis: za każdym z tych drzwi kryje się coś niebezpiecznego. Pierwsze prowadzą na gorącą pustynię.
Kilka kroków i słońce cię spali. Za drugimi drzwiami jest głodny aligator, który nie jadł od roku. A trzecie drzwi skrywają basen z lodowatą wodą. Aby wydostać się na wolność, będziesz musiał go przepłynąć. Które drzwi powinieneś wybrać, aby przeżyć? Aligatory mogą obyć się bez jedzenia nawet przez 3 lata, co oznacza, że stworzenie za drugimi drzwiami jest głodne i niebezpieczne. Lodowata woda może spowodować szok termiczny u nieprzygotowanego pływaka. Właśnie dlatego powinieneś wybrać pierwsze drzwi. Wystarczy poczekać, aż słońce zajdzie i wtedy przejść przez pustynię. Oh yes! Jakub przyszedł do kawiarni, aby napić się kawy. Jednak gdy kelnerka przyniosła mu filiżankę, mężczyzna znalazł w swoim napoju muchę. Zawołał kelnerkę i powiedział jej, żeby zrobiła mu świeżą kawę. Ale kiedy Jakub próbował kawy, którą przyniosła, bardzo się zdenerwował i poprosił o wezwanie kierownika. Poskarżył się, że kelnerka przyniosła mu ten sam napój, który oddał. Jak na to wpadł? Ta niby nowa kawa była posłodzona, bo Jakub przed znalezieniem muchy wsypał cukier do filiżanki. Tymek zastanawiał się nad wykupieniem karnetu na siłownię. W okolicy, w której mieszkał, były tylko 3 siłownie. Pierwsza z nich nazywała się Żelazne Mięśnie, nazwa drugiej to Silniejszy Ty, a trzeciej Fit for Life. Zajrzyj do środka każdej z nich. Którą powinien wybrać? Czy widzisz szafę z czystymi ręcznikami wewnątrz siłowni Silniejszy Ty? Wcale nie wyglądają na czyste. To nie jest najlepsza opcja, chyba że Tymek kocha zarazki. Przyjrzyj się też bliżej bieżni wewnątrz siłowni Fit for Life. Jest zepsuta, bardzo łatwo tu o wypadek, więc powinien wybrać siłownię Żelazne Mięśnie. Ela i Olek szukali fajnego hotelu, do którego mogliby pojechać na wakacje ze swoim szczeniakiem. Po sprawdzeniu kilku miejsc online zostawili sobie 3 opcje. Spójrz na stronę internetową każdej z nich. Którą powinni wybrać? Czy zauważyliście mały napis Stock Photo na zdjęciach strony pierwszego hotelu? To oznacza jedno. Na pewno oszukują klientów. Drugi hotel wydaje się dobrą opcją, ponieważ ma 5 gwiazdek, ale czy widzisz mały znak na stronie internetowej, który mówi zakaz wchodzenia ze zwierzętami? Nie mogą tam nocować ze swoim psiakiem, więc powinni zatrzymać się w trzecim hotelu. Jacek i Marek wybrali się na biwak do lasu. Szukając idealnego miejsca na rozbicie namiotów, natknęli się na rzekę, nad którą był tylko jeden most, który pozwalał przejść na drugą stronę. Jednak gdy tylko na niego weszli, pojawił się przed nimi troll i powiedział: pozwolę wam przejść tylko wtedy, gdy odgadniecie moją zagadkę. Dopóki mnie nie zmierzycie, nie jestem znany, a jednak bardzo za mną tęsknicie, gdy już przepłynę. Czym jestem? Odpowiedzią jest czas. Hania siedziała w swoim pokoju hotelowym, gdy ktoś zapukał do jej drzwi. Otworzyła je i zobaczyła mężczyznę, którego nigdy wcześniej nie widziała. Powiedział: och, przepraszam, popełniłem błąd, myślałem, że to mój pokój. Następnie poszedł z powrotem do windy. Hania natychmiast zamknęła za nim drzwi i wezwała ochronę hotelową. Jak myślicie, co sprawiło, że była tak podejrzliwa? Nikt nie puka do drzwi własnego pokoju hotelowego, a ten mężczyzna to zrobił. Kapitan Nowak był w trakcie rejsu ze swoją załogą. W pewnym momencie dwóch jego marynarzy stało po przeciwnych stronach statku. Jeden z nich patrzył na zachód, a drugi na wschód. Ale w tym samym czasie mogli się również wyraźnie widzieć. Jak to możliwe? Marynarze mieli plecy oparte o oba końce statku. Newton i Smith byli dwoma profesorami historii z planety Ku. Aby zakończyć swoje badania na planecie Ziemia, musieli zbadać miejsce, które Ziemianie nazywali szkołą. Tam znaleźli kartkę papieru z odręcznie napisaną cyfrą, ale nie mogli zdecydować, co to za cyfra. Newton twierdził, że jest to 6, a Smith, że 9. Kto ma rację?
Widzisz tę malutką kropkę? To oznacza, że jest to dziewiątka, więc Smith ma rację. Yeah. Region Gór Mglistych w Królestwie Andoli został zajęty przez najbardziej złośliwego smoka. Król wezwał rycerza Samuela, aby udał się na wyprawę w celu jego pokonania i odebrania całego złota, które ukradł ludziom. Rycerz Samuel wskoczył więc na konia i po długiej podróży dotarł w okolice gór. Kiedy smok go zobaczył, powiedział, że jeśli rycerz odgadnie wszystkie trzy zagadki, będzie mógł opuścić góry i zabrać całe złoto. Pierwsza z nich brzmiała: miękka i delikatna jest moja skóra, wzrost zyskuje w błocie. Jestem równie ładny, co niebezpieczny, bo jeśli nie będziesz ostrożny, upuszczę z ciebie krew. Czym jestem? To cierń. Jesteś sprytny, rycerzu Samuelu, powiedział smok. Oto moja druga zagadka. Jestem skrzynią przechowującą klucze bez zamków, które potrafią odblokować twoją duszę. Czym jestem? Odpowiedź to fortepian. Została już tylko jedna zagadka, ale bądź bardzo ostrożny. Jeśli nie uda ci się odpowiedzieć na nią poprawnie, to królestwo będzie moje. Kiedy poszedłeś do lasu, dopadłam cię. Nienawidziłeś mnie, a jednak chciałeś mnie odszukać. Poszedłeś za mną do domu, bo nie mogłeś mnie znaleźć. O czym mowa? Odpowiedź to drzazga. Ania zapomniała swojego laptopa z pokoju w akademiku, ale pilnie potrzebowała z niego skorzystać, aby wysłać wypracowanie. W gabinecie jej mamy był komputer, ale chroniło go hasło. Ania jednak bez trudu je rozgryzła. Jak to zrobiła? Przyjrzyj się bliżej regałowi z książkami w pokoju. Niektóre z nich mają na bocznych etykietach litery zamiast tytułów. Ta książka ma literę A, ta ma N, tu kolejne N, na etykiecie tej książki jest I, a na tej jest E. Zatem hasło brzmi Ani. Profesor Guillermo był dyrektorem Akademii dla Superbohaterów. Był również odpowiedzialny za przeprowadzanie egzaminów, które miały wyłonić nowych studentów Akademii. Zostało tylko trzech kandydatów, którzy z powodzeniem przeszli do ostatniej części tegorocznego egzaminu. Aby go zdać, wszyscy musieli zaprezentować profesorowi swoją wyjątkową moc. Moc pierwszego studenta polegała na stawaniu się niewidzialnym. Drugi uczeń potrafił sprawić, że przedmioty latały, a trzeci mógł zginać metal za pomocą umysłu. Jednak profesor Guillermo zdał sobie sprawę, że jeden z nich jest oszustem. Który? Przyjrzyj się bliżej przedmiotowi, który unosi drugi uczeń. Czy widzisz ten mały przycisk on-off? To oznacza tylko tyle, że jest to jakiś gadżet, który potrafi latać. Więc to on jest oszustem. Dylan zamierzał kupić nowy samochód. Sprzedawca pokazał mu trzy opcje. Którą z nich powinien wybrać? Spójrzcie na boczne drzwi pierwszego samochodu. Jest na nich rysa. Kupowanie uszkodzonego samochodu nie jest zbyt mądre. Felga lewej opony trzeciego samochodu jest pęknięta. Ten więc też odpada. A więc powinien kupić drugi samochód. Katarzyna ma cztery córki, a każda z jej córek ma brata. Ile dzieci w sumie ma Katarzyna? Każda córka ma jednego i tego samego brata, więc kobieta ma pięcioro dzieci. Rachel i Ashley były najlepszymi przyjaciółkami, ale jedna z nich mieszkała w Japonii, a druga w Stanach Zjednoczonych. Rachel kupiła dla Ashley bransoletkę i chciała ją wysłać pocztą, ale jedynym sposobem, aby upewnić się, że bransoletka dotrze, było założenie kłódki na paczce. I Rachel i Ashley miały kłódki, ale nie miały klucza do kłódki swojej przyjaciółki. W jaki sposób mogą dopilnować, aby bransoletka nie została skradziona?
Rachel powinna założyć kłódkę na paczkę i wysłać ją do Ashley. Ashley następnie powinna umieścić kłódkę na paczce i odesłać ją do Rachel. Rachel zdejmuje kłódkę i odeśle paczkę do Ashley. Marysia wybiera się do sklepu spożywczego i kupuje tuzin jaj. Gdy wraca do domu, wszystkie jajka, oprócz trzech, pękają. Ile jajek pozostało nienaruszonych? Odpowiedź jest ukryta w pytaniu. Zostały jej trzy jajka.